Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej wspaniałej gry. Jestem oczywiście w moim Dodge'u. Wiecie co, malowanie tego samochodu niespecjalnie mi się teraz podoba. Bardziej chyba mi pasował czarny styl, tak mi się coś wydaje. Ale nie będziemy dzisiaj nim jeździć. Moi drodzy, zasiadam za stery McLarena 12C GT3 i zrobimy sobie zadanie, wyzwanie czy misję frakcyjną. Pojadę solowo i zobaczymy, jak mi w zasadzie pójdzie. Normalny poziom, no właśnie. Tam jest poziom aut nawet do 650, ja mam 640 punktów i no nie wiem, jak mi pójdzie. Już raz podchodziłem do tego wyzwania, ale nie zdołałem go ukończyć, bo nie miałem czasu po prostu. Musiałem sobie przerwać. Ja tak jak wspominałem wam w poprzednim odcinku, bardzo lubię jeździć tym autem na kamerze z kokpitu. Jest to absolutnie fajna sprawa. To wyzwanie trwa od 10 do aż 60 minut. No, shit, już mnie załatwili, zobacz co zagnoję. Podejrzewam, że mi to zajmie jakieś 20-30 minut góra. Jak tak będę się rozwalał, to prawdopodobnie dłużej, ale spokojnie, popracuję nad tym. Pierwszy gracz już gdzieś mi tam uciekł daleko, daleko, daleko. Właściwie zawodnik, nie gracz. No ale kto by się tam przejmował szczegółami. Yo. Kurde, w ogóle dziwne jest to. Ja pierwszy raz w ogóle startowałem ten wyścig i zobaczyłem te maszyny. Właśnie tutaj chyba przede mną jedzie. Nie chcę tutaj powiedzieć źle, co to za samochód, ale to jest jakiś pick-up stuningowany na jazdę torową. To jest masakra jakaś, no kurde. Znaczy fajna sprawa, że można tak tuningować wozy. On tam gdzieś rury to miał spod silnika mu. Te płomienie właśnie tam gdzieś się pojawiały, jak dodawał nitro czy zmieniał bieg. Więc to jest ciekawa sprawa. Bardzo lubię w tym McLarenie to, jak on reaguje na dodanie nitro. W poprzednim odcinku mówiłem właśnie o tym, że bardzo nie lubię w Dodge'u, moim pięknym Chargerku, tego, że no tamten nitro raczej tak słabo działa. Chodzi o te biegi, o trakcję. Pisaliście mi o tym, abym włączył sobie kontrolę trakcji w ustawieniach, ale mi się strasznie fajnie jeździ na tych ustawieniach, które mam. I po prostu dodając to nitro selektywnie, też można tutaj nieźle koksić. Bardzo podobał mi się ten stuningowany Dodge, który jedzie za mną. Przepraszam, nie Dodge, tylko Ford Mustang. Podobały mi się te rury z tyłu, po środku ma tak. Wow, multilago w ogóle jak wygląda. Niesamowita sprawa. Dzisiaj włączyłem sobie trochę muzyczkę, tak żeby nie było nam nudno. A nie wiem, ile to wyzwanie potrwa. Mam nadzieję, że skończę je w tym odcinku. Chociaż to już szósta bramka, jest ich 30. Więc może nie będzie tak źle. Zobaczcie, że teraz mój poziom w stosunku do przeciwników czy z innych zawodników w tej misji jest naprawdę wysoki. No bo w poprzednim wideo, jeśli pamiętacie, gdzie po prostu fartem udało mi się wygrać, no to tamten poziom troszeczkę bardziej się różnił, ale no i tak jakimś cudem to było coś wspaniałego, naprawdę. No a dzisiaj mam pięknego McLarena GT3 12C GT3, który naprawdę na zakrętach spisuje się świetnie i mogę nim jechać bardzo szybko, co zresztą widzicie teraz na moim liczniku. Tutaj powstały pewne obiekcje co do skrzyni biegów, no bo wersja GT3 z realnego świata ma półautomatyczną skrzynię, ale sześciobiegową. Świetnie brzmi ten samochód, a tutaj mamy 7 biegów aż, więc no, niektórych to po prostu boli w oczy. Ja to rozumiem, no bo to wiadomo, że jeśli już coś nazywa się GT3, to chcemy, aby to było odwzorowane w miarę dobrze. Natomiast no, to jest ciągle gra, powtarzam i podkreślam, zręcznościowa. I wiele takich smaczków fajnych dla fanów motoryzacji jest zawartych, ale niektóre rzeczy może też właśnie zostały trochę pominięte, trochę tak
potraktowane na opak, można powiedzieć. No i tą grę należy traktować jako taką, czystą zręcznościówkę. I tyle. Zresztą takie gry moim zdaniem przynoszą najwięcej frajdy, przynajmniej dla mnie. Oczywiście symulatory też są fajne. O ile są po prostu grywalne, tak? No, słyszałem o takiej grze, gdzie się jedzie po prostu 24 godziny realnego czasu bez przerwy, tylko później zapisuje się po prostu stany gry podczas jazdy. Nie wiem, tam idziesz spać, pijesz sobie herbatkę, zjesz ciastko i grasz dalej. Ale mnie takie coś zupełnie nie jara. Moim zdaniem The Crew jest właśnie taką odpowiedzią na potrzeby, jakie miałem wobec gry wyścigowej. Czyli otwarty świat, tuningowanie. Jakieś tam, nie chodziło mi o jakieś hardkorowe tuningowanie, w sensie, że zajebiście dużo części do danego samochodu i tak dalej, chociaż jest i tak spory wybór. Bardziej mi chodziło o doświadczenia z jazdy. No i tak jeżdżąc sobie właśnie tym moim Dodge'em i McLarenem, którym teraz jadę, bo McLarenem jedzie się oczywiście bardzo, bardzo fajnie, łatwo przede wszystkim. Dodge jest takim, no, sporym wyzwaniem dla umiejętności gracza. Przynajmniej ja tak uważam. I daje to sporo frajdy, wiecie, nauczenie się tego wszystkiego. A jak wy myślicie? Jak wy widzicie tą grę, Moim zdaniem jest naprawdę świetna, tylko no, niektóre rzeczy mogą tam się nie podobać, no bo wiadomo. Może z tą skrzynią biegów tutaj rzeczywiście twórcy dali trochę tyłka, no bo jednak niektóre, większość rzeczy jest tutaj bardzo dobrze odwzorowanych. No może nie prędkość maksymalna w Koenigseggu, która wynosi tam chyba 360 czy 70 km na godzinę w wersji wyczynowej, co też jest takie trochę dziwne. Bardziej, że ten wóz to jest po prostu masakra pod względem prędkości maksymalnej, tak? Chodzi mi o Agerę R. Ja mało tutaj nitra używam, zauważyłem, ale i tak udaje mi się tutaj utrzymać na pierwszej pozycji bez jakichś większych problemów. Teraz w ogóle przed uruchomieniem gry pobrałem jakiś 100 MB patch do gry. W zasadzie nie wiem, co on wnosił ciekawego. Nie spojrzałem na te notki. Ale był ostatnio taki patch, który właśnie poprawiał trochę... poprawiał trochę osiągi, czy właśnie odwzorowanie niektórych samochodów w tej grze. I w tym patchu była właśnie Agera R, gdzie niby poprawiono prędkość maksymalną, ale okazuje się, że on w jakimś tam nieznacznym stopniu, więc dalej Agera nie jest dobrym samochodem. Ja tu sobie rozmawiam, a tu się okazuje, że mam już 18 checkpoint, czyli już ponad połowa, mam nadzieję, że tu nie wyskoczy zaraz następny checkpoint za 600 km. To bym sobie trochę pojeździł. Ile by odcinków było, co? Ej, ta serpentyna strasznie mi przypomina tą driftową w górach, co wam pokazywałem pewnego razu. Tak jakby ta sama wersja, tylko nie ośnieżona, naprawdę. Sporo spędziłem na tych zakrętach czasu na driftowaniu, więc poznałem je trochę. No dobra, ten się trochę różni, można powiedzieć. Świetnie. Dobra. O, cholera. Nos mnie swędzi, nie mogę się podrapać. I zobaczcie, mamy już 20 checkpoint. Wspaniale, bardzo szybko coś idzie ta misja. To na pewno za sprawą właśnie tych samochodów, które mają świetne prowadzenie. Kolega mój mówił, że testował tam kilka samochodów właśnie na wyczyn i mówił, że McLaren 12C stuningowany na wersję GT3 spisuje się świetnie, jest po prostu perfekcyjny. Ale ja nie poprzestanę na tym. Na pewno będę chciał jeszcze sprawdzić sobie inne samochody na tuning torowy. Z tym, że teraz wozy, które posiadam w garażu, naprawdę w 100% mnie satysfakcjonują i jeszcze długo nie będę chciał kupić
czegoś nowego. Na pewno będę chciał zupgrade'ować Skyline'a, Nissana Skyline'a R34, którego niedawno zdobyłem sobie, po prostu sobie go kupiłem, dodałem do garażu i mógłbym jakoś skrócić kamerę. I zrobiłem go sobie na wersję uliczną. Zobaczcie, jak to mogłem sobie skrócić. Po prostu mi wyskoczył. Choroba, zobaczcie, no. No tamci mnie dogonili, to strasznie. Wow, ten jaki rozwalony Bentley. No i tego Skyline'a też już tam sobie zaupgrade'owałem mocno dosyć. Ale nim na razie nie jeżdżę, bo tych wyzwań. O, na ulicę tam. One są w innym obszarze świata niż tym, którym jestem teraz, ale spoko loko. Kurde, ale tu są fajne jakieś nitki, jakieś bezdroża, dzikie węże. Trzeba będzie to obadać później. Au! Dobra, zobaczmy, jak tu mapka wygląda. Tak, no to jedziemy tu prosto, tutaj zakręty. A, mogę przycisnąć. Wow! Trochę przesadziłem, co? Ja jestem ciekawy, jak wymaksowany McLaren będzie się spisywał. Kurde, to może być fajna sprawa. I właśnie, bo ta wersja wyczynowa Koenigsegga Agery, co by było, jakby tak zainstalować w niej, jakby jak ktoś już ma oczywiście streamingowaną, jakby zainstalować część seryjną, chodzi mi tu o skrzynię biegów. Czy wtedy te biegi byłyby wydłużone i dzięki temu samochód mógłby osiągnąć więcej kilometrów na godzinę, chodzi o prędkość maksymalną. Trzeba by to obadać. No na razie nie mam Agery. I jeszcze trochę mi kasy brakuje, aby ją kupić. Chociaż tak nie mam jakby parcia na to, aby, wiecie, ją sobie zdobyć. Jak już mówiłem, mam naprawdę wspaniałe samochody, którymi chcę pojeździć. Jak właśnie ten wóz, który mam teraz. No ale dobra. 7 biegów. Kurde, nie patrzcie, nie patrzcie. Idzie mi naprawdę świetnie. Zostawiłem wszystkich typa z tyłu, co mnie niezmiernie cieszy. 27 checkpoint. No i drodzy, fantastycznie. To, no mam nadzieję, że jakiś tutaj nie będzie super oddalony. Bo i to tak się zdarza tutaj. Gdzie oni są? Łezps. 100 lat za murzynami. Nie, jeden gdzieś tam się zbliża, jest 200, o, 200 metrów, 250 metrów za mną, 260. Tutaj w The Crew, w stosunku do Need for Speed'a, na przykład The Run'a, nie ma sztucznego doganiania, ale też przeciwnicy jakby nie zwalniają sztucznie przed metą. Także to jest fajna sprawa. Tylko jak wam wspominałem już wielokrotnie, denerwuje mnie to, że oni jadąc na poboczu, czy rozwalając obiekty na drodze, właściwie nie zwalniają. Zobaczcie, już meta, ale jaja. 369 km na godzinę luźną gumą. To jest właśnie McLaren. On na pewno ulepszy. Ciekawe właśnie, czy jak się tutaj ulepsza, to te samochody mają wyższą prędkość maksymalną, czy jednak nie. Zobaczmy, czy 170 będzie? Nie, chyba nie. Yeah! Wspaniale. Właściwie zauważyłem też, że to malowanie, które mam teraz na moim McLarenie, jest bardzo popularne wśród graczy w The Crew. O, zobaczcie, 12 minut 44 sekundy. To jest moim zdaniem dobry czas. Tak, 24 tysiące baksów. To tak sobie myślę, że skoro mi to wyzwanie, czy ta misja frakcyjna poszło tak szybko, to może zrobimy sobie misję główną. Tutaj będę jechał Dodge'em, ale nie. Najpierw, moi drodzy, idziemy sobie przerobić tego Dodge'a, bo ja naprawdę mam dosyć tego koloru. Ja nie wiem, co mnie podkusiło, aby go tak pomalować. Okej, myk. Trzeba ten wóz przerobić, zdecydowanie. Dobra, pomijamy. I kolekcja. Gdzie jest mój piękny Dodge? Tutaj. Myk, warsztat. Ej, ale ja tu... mogę jakieś części włożyć? Chyba tak. A, to muszę jechać do tego tunela wyczynowego. No dobra.
Felgi mogą być, to wam mówię. Ale kolor samochodu nie bardzo. Mobilny tuner. Czy ja mogę coś tu włożyć? Chyba nie. Chyba mam już maksa. Dobra. Tuner. Wyczynowy. To było gdzieś tu chyba. I tuner wyczynowy. Wbijamy. No i... no i oczywiście kolor. Kolor trzeba tutaj zmienić. Bardzo podoba mi się warsztat tego tunera wyczynowego. Dobra. Tuninguj. Optyka. Kolor. Nie, nie chcę już żadnego... nie chcę już żadnego jakiegoś jaskrawego, ale ten fajnie wygląda. O, ho, 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 ho. 20 tysięcy! Kto na głowę upadł? Bierzemy. naklejki. Uuu. 45 tysięcy! Czy ktoś na głowę upadł? Znowu? Nie. Motyw wyścigowy. Zobaczmy. Tak, japońskie znaki sobie wstawimy na Dodge'a. Kurde, to byście mnie normalnie chyba zabili. No nie wiem, co tu wybrać, szczerze mówiąc. Wszystkie naklejki są ciekawe. Ale chciałbym coś takiego klasycznego, wiecie. O, coś klasycznego. Tutaj, o właśnie, bo no, wbiłem sobie poziom. Nie mogę wybrać chyba lepszych części, no. Redukcja masy też nie działa. No dobra, to lecimy. No teraz to wygląda chociaż jakoś. Koloru felg nie zmieniałem, bo myślę, że dosyć tutaj pasują. Zobaczmy. Pięknie. Dobra, fajnie. No to tutaj mamy jakieś coś. Okej. Walka wieczoru. Ciekawe, co to może być? Jak myślicie? Okej. Właściwie to nie. Wolę się tutaj kawałek przejechać. Muszę się znowu przyzwyczaić do Dodge'a. Wow, ale but! Ja dziękuję! Coś niesamowitego. McLarenem się fajnie jeździ. Ale tutaj tak... podnosi ten przód podczas dodawania gazu i to jest mega satysfakcjonujące. No dobra. Wow. Wow. Ej. Czy mi się wydaje... chwileczkę, teraz coś sprawdzę jeszcze, bo chcę... Zobaczcie, oh my gosh, rusza się. Super. Dobra. No to jedziemy. Jak, trzeba by tu zupgrade'ować tego mojego Dodge'a. Ja jestem ciekawy, jak na statystyce tam powyżej 1000 punktów, ile on będzie jechał właściwie. On już teraz jest w stanie polecieć 360 km na godzinę, to jest bardzo dużo, jak na takiego klasyka, który... Wow! Policaj! Cholera jasna. Niedobrze. No dobra, musimy w takim razie uciec policji. O, chyba już ich gubię powoli. Uhuho. O-o. Okej. Okay. I co, oni turujemy? Yeah! Oj, nie będzie łatwo go zgubić. Jadę co prawda tutaj w wzmożonym ruchu, a mimo to siedzi mi na ogon... O, dobra, rozbił się. Świetnie. O! Patrzę na mapkę. O nie, blokada. Kurde, chyba nie widzieć. Dobra, pojadę tu kawałek dalej. O, roba. Nie widzicie mnie? O, shit. No i jakim cudem mnie widzi? Co to, GTA? Wow. Z tą policją to nie ma żartów, to nie jest Need for Speed. Oni potrafią nas w miejscu zatrzymać z 200 km na godzinę i od razu złapać. Praktycznie od razu. Poważna sprawa.
Okej. O, chyba ich zgubię teraz. Bardzo dobrze, bo dojeżdżam do misji fabularnej. 4, 3, 2, 1. I super. You'll bring the cops. I don't think so. No, that was beneath me. Let's do this right. Okay. Jeśli pamiętacie, w poprzednim odcinku, nie wiem czy to, nie, jeszcze dwa odcinki do tyłu, robiłem misję fabularną, w której właśnie gościu wyzwał mnie na pojedynek, a potem wezwał w to miejsce gliny, także to nie było miłe. Okej. No i lecimy. Zobaczymy, co tu będzie. Poziom auta 400? Dziwne. Ja mam 600! No tak, bo ja mam za wysoki poziom w stosunku do fabuły. Wow. Aventador. Czujecie, panie? Wow, ale zajebiście skingowane wozy. Fajne mają światła. Fajnie miał światła ten Camaro, widzieliście? Wow. Jaki spoiler wykokszony. Nie, dziękuję. Zajebiste. I gaz. Kurde, ale spoiler? Nie no, to jest chyba jedyny spoiler, jaki pasuje do Aventadora, naprawdę. No zajebisty. To jednak postarali się tutaj twórcy. Nie wiem, czy to jest oficjalna część, czy... O, zobaczcie, oni mają po 390 punktów, ja mam 600. Prawie dwa razy tyle, co oni. Więc no, nie mają szans po prostu. Kurde. I Dodge wymiata. Pisaliście mi, abym jeździł na tej kamerze trochę zza samochodu. Nie ma problemu, trochę możemy pojeździć, chociaż ja, jak mówiłem, bardzo lubię tą kamerę z maski. Ona tak, dodaje trochę imersji do tego gameplayu. A tutaj można powiedzieć, że taka gra arcade'owa. Chociaż też fajnie się jeździ, nie powiem. Podoba mi się. Tylko tamta jest taka bardziej imersywna. Fajne są te obszary tutaj. Wszędzie woda dookoła. Fajnie się jedzie. No i zgubiłem ich. Widać ich jeszcze na powiększonej mapce. Kurde, ja to uwielbiam po prostu jak buja tym Dodge'em. Wchodzimy w zakręt, koła się z jednej strony podnoszą. To jest coś wspaniałego, naprawdę uwielbiam to w tej grze. I dajemy gaz. 320 km na godzinę luźną górą. To jest właśnie Dodge. Ooo! No, brakowało. Rowery. Kurde, od cholery rowery. Dużo tu tego jest. Zostawili ludzie, pewnie chcą sobie później gdzieś pojechać. Na przykład na nowo wybudowane ścieżki w lesie, jak u mnie. No, niestety, krótki dzień, długo w pracy muszą siedzieć. I taka lipa, i stoją te rowery cały dzień. Zobaczcie na to, coś wspaniałego. Tak, w czerni Dodge dużo lepiej wygląda. Ja jestem bardziej jak pewny, że nie będzie wam się podobał ten pasek z prawej strony. Powinien być na środku, ludzie, kto tu już odpieprzył? A mi się właśnie bardzo podoba. Bo nie jest taki, nie wiem, standardowy. I tak go zostawię. Okej, okay, ostatni checkpoint, właściwie to już meta będzie. O, realnie, ale zarzuciło strasznie. Ale słuchajcie, mój Dodge się nie poddaje. A właśnie, wiecie co, ja, ponieważ nie będę w najbliższym czasie kupował żadnego samochodu, to tak sobie pomyślałem, aby wykorzystać perki na ulepszenie nitra, mocy nitra konkretnie. Złoto zdobyłem, pięknie. I o to chodzi, tak jest. No dobra. Piękny, piękny. Naprawdę piękny. Sporo wydałem kasy na ten lakier. Looks like you won, kid. So that's it? You're leaving? I keep my word. Fajny Aventador. Szkoda, że nie możemy go zdobyć od tako, prawda? Alex,
Dobra, spadaj. A teraz idziemy... Aha, mieliśmy wejść do KG. KG to jest skrót od czego? Wiem, że w angielskiej wersji gry było HQ, a tutaj KG. Kupa gówna? Nie wnikam. Dobra, i tu możemy resetować punkty, z tym, że... O, jest, jest! Nitro dostaję na początku misji, dobre. Poprawa przyspieszenia samochodu po użyciu nitro. O! I to mi się przyda. Zniżki na części, więcej za wyczyny. O! I to właśnie, to mi się podoba. No dobra, no to resetuj punkty. Trochę tam kasy zażarło, ale to niewiele. Chwila, najpierw moc. Ja dużo mam tych punktów tak na marginesie. Ja wiem, czy na początku... Wezmę tak 5 punktów, żebym miał połowę nitra, bo to chyba połowę, chodzi o połowę, tak, 50%. No i jeszcze te wyczyny, za wyczyny lubię dostawać dużo kasy, bo często sobie driftuję. Wsparcie GPS-ów podczas wyścigu, o to się przyda, nawigacja z linią wyścigową dla wyścigów i rajdów przez punkty kontrolne. Co myślicie o tym? A, spróbujemy, zobaczymy jak to wygląda. Zmniejsz ceny samochodów. Wiecie co? To chyba mi na razie wystarczy, ja wiem. Piszcie mi w komentarzach, co tutaj proponujecie, abym jeszcze sobie ulepszył. Jeszcze są dwie postaci do odblokowania. A zobaczymy jak działa teraz Nitro. Powinno być oczywiście lepiej, tak? A muszę je najpierw naładować. A dostałem jakieś tutaj punkty za ulepszenie Nitra nawet. Okej, nieźle. Chodźmy na jakąś prostą. Szybka kooperacja. Aha, ktoś tu zaprasza. Pojechałbym. Ale niestety już muszę, moi drodzy, kończyć odcinek. Ach, fajnie, że ktoś zaprasza czasami na te kooperacje. Dobra. I testujemy Nitrosa, moi drodzy. Uwaga. Tutaj trzeba na raty używać tego nitra. Dobra, jest piątka. Kasujemy do końca Nitrosa. Ja wiem, no może trochę lepiej, ale ja w tym dodżu nie odczułem. On ma tak dobre przyspieszenie, że... Naprawdę, tutaj... Zobaczcie, że... Wbijamy tu piątkę... przy prawie 300 km na godzinę. Dopiero. W moim Maserati to jest nie do pomyślenia. Kurde. Dobra, próbujemy. 340, nie? No dobra, trochę jest ta premia do prędkości. Za wyczyny dużo kasy leci, ale ja już ten, tą perkę? To ulepszenie miałem już wcześniej jakby wymaksowane, więc już wcześniej dostawałem dużo za to kasy. I naprawdę to się przydaje. Gdy ktoś chce sobie poćwiczyć chociażby te głupie drifty, to dużo tej kasy leci po każdym treningu, powiedzmy. No dobra, moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną dzisiaj w Dekru. A tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!